Dzień dobry, Janusz Mendera jest naszym gościem. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ostatnio przed Wigilią było wielkie poruszenie pod mostem. Tak, 23 grudnia organizowaliśmy wigilię dla osób bezdomnych i ubogich pod Cieszyńskim wiaduktem koło Starostwa Powiatowego. Przyszło na miejsce gdzieś około 100 osób. Myślę, że czasem momentami było nawet więcej. Potrzebujących sporo, no i sporo osób, które chciały pomagać. A skąd w ogóle narodził się ten pomysł tej buły Cieszyn i w ogóle wszystkich akcji, które mają na celu pomoc innym potrzebującym, nie tylko tym w kryzysie bezdomności? Sporo jest takich inicjatyw, które w Polsce pomagają osobom w kryzysie bezdomności, osobom ubogim. No mam to szczęście, że od dawna uczestniczę w różnych takich akcjach i od dawna staram się też inicjować takie akcje w różnych miejscach. Zresztą no, nie jestem w tym sam, bo świetnie pomaga mi w tym Żaneta i wspiera mnie w tym, jesteśmy w tym działaniu razem. Tu udało się zgromadzić grupę osób. W krótkim czasie udało się zgromadzić około 60 wolontariuszy, którzy chcieli też pomóc i w ten sposób udało nam się rozkręcić bułę. Natomiast buła sama z siebie powstała, dlatego że widzieliśmy lukę, widzieliśmy potrzebę. Sporo pomagaliśmy osobom też przybywającym tutaj, imigrantom przybywającym z Ukrainy, ale widzieliśmy też lukę w naszym systemie. Ta pomoc skierowana do osób przybywających z Ukrainy była duża, natomiast faktycznie są takie miejsca, gdzie brakuje pomocy dla osób, które są naszymi rodakami. One często zostają same gdzieś na ulicy bez opieki, chociaż jest sporo instytucji, które im pomaga, temu się nie da zaprzeczyć. No i stwierdziliśmy, że trzeba zrobić coś jeszcze i w tą lukę weszliśmy. Zaczęliśmy od wydawania posiłku i to był taki początek, faktycznie start. To była bułka, kawa, herbata. Potem do tego dołożyliśmy zupę, plus do tego wydawanie odzieży po to, żeby te osoby też miały w okresie zimowym szczególnie ciepłą odzież i żeby im się nic nie stało. A z czasem to działanie poszło jeszcze w street working, czyli udało nam się i udaje nam się docierać do tych osób wieczorami i wtedy ich jakoś rozgrzać herbatą, kawą. Też dać im coś do jedzenia. Wiemy, gdzie mieszkają. Docieramy do nich z pomocą medyczną, lecząc rany na ulicach. To też jest dość istotne, bo wśród tych osób są osoby, które no, boją się skorzystać z pomocy medycznej, tej zorganizowanej też. To czasem jest irracjonalne, się wydaje, no, ale boją się skorzystać, bo na przykład jest, bo boi się ktoś, że mu od razu, jak przyjdzie, to albo mu utną nogę, no albo boi się złego potraktowania. No i docieramy z tą pomocą właśnie taką. No plus do tego szukamy dla nich pracy, szukamy domu, pomagamy osobom, które, no to też taki przed samymi świętami mieliśmy dwa takie przypadki. Dwie osoby, które wyszły właśnie z więzienia, bo Cieszyn ma też ten zakład karny, który powoduje, że osoby, które były w więzieniu, no wychodzą i często zostają tutaj w Cieszynie na ulicy. Mieliśmy takie dwie osoby, którym trzeba było pomóc, no bo wyszły z więzienia tak, jak do niego weszły, czyli w krótkim rękawku i bez niczego. No więc zorganizowaliśmy pomoc od zera tak naprawdę. Chociaż tak naprawdę też te osoby bezdomne same siebie wspierają i pomagają sobie nawzajem. To też jest w tym fajne. A te dwie osoby, o których wspomniałeś, które wyszły z zakładu karnego, to jak dowiedzieliście się, że trzeba im pomóc? To jakoś ktoś zgłasza do was, czy wy sami interesujecie się w różnych zakresach? To były dwie osoby, które trafiły do nas z polecenia, w zasadzie jedna osoba z polecenia kuratora sądowego i skierowana przez pracowników MOPS-u. Myślę, że wbrew tym wszystkim takim złym jakimś oddźwiękom, które gdzieś są na temat tego, co robimy, jak działamy,
to pracownicy MOPS-ów nas też znajdują czasem wsparcie i my to też głośno podkreślamy, że jesteśmy taką grupą, która może robić pewne rzeczy pozasystemowo, więc działamy szybciej. Uruchomienie pomocy przez MOPS zajmuje trochę czasu, bo to są niestety papierki i to jest niestety ta druga służbowa, która, no, która powoduje, że to czasem trwa kilkanaście dni, a tym bardziej w okresie międzyświątecznym plus nowy rok, no to wszystko się wydłuża. Stąd też my jesteśmy w stanie zadziałać szybko, jesteśmy w stanie takim osobom zapewnić coś do jedzenia, do ubrania. Jeżeli trzeba, to te też pozostałe środki jakieś, tak? Bo mieliśmy panią, której trzeba było zapewnić łącznie z takimi prostymi rzeczami jak szczoteczka do zębów i podpaski. Więc to też tak w ten sposób wygląda. A osoba, która na przykład wychodzi ze szpitala, bo też takie są, które przebywają, są osobami w kryzysie bezdomności, a przebywają w szpitalu, to współpracujemy ze szpitalem i tam panie, które zajmują się tymi sprawami socjalnymi, wyposażyliśmy w kosmetyczki dla tych osób, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jeżeli te osoby wychodzą już ze szpitala, no to też mogą liczyć na jakieś nasze wsparcie i tutaj też w związku z tym, że prowadzimy zbiórki, prowadzimy fundację w tej chwili, dysponujemy pieniędzmi, możemy takim osobom wykupić leki od razu po wyjściu ze szpitala, co czasem się nie udaje załatwić w ciągu jednego dnia opiece społecznej, prawda? Trzeba na to poczekać i na uruchomienie całej machiny i zdobycie tych pieniędzy. One muszą przejść często pomiędzy jednym a drugim podmiotem gdzieś w tej całej machinie urzędniczej. Tego, co mówisz, to pracujecie nie tylko 23 grudnia, jak niektórym się może wydawać, i wtedy, jak pod mostem widać mnóstwo ludzi i was, którzy się jakoś opiekują nimi, tylko cały rok i współpracujecie z różnymi organizacjami i instytucjami. Zgadza się, współpracujemy, staramy się współpracować z wszystkimi, współpracujemy też z wieloma organizacjami w Polsce, uczymy się od innych, no, mamy dość ciekawą współpracę z różnymi osobami, z różnymi faktycznie instytucjami. W Cieszynie staramy się współpracować też no, przede wszystkim tutaj z Policją Cieszyńską też, zresztą komendant Policji był naszym gościem, przyszedł złożyć życzenia osobom bezdomnym właśnie w trakcie tej wigilii pod wiaduktem, co też ich zaskoczyło, że jest ktoś, kto z policji im dobrze życzy. Tego się zupełnie nie spodziewali. Współpracujemy z innymi instytucjami, współpracujemy z ojcami franciszkanami, z siostrami boromeuszkami. Także takiej współpracy jest dość sporo. I wspomniałeś też o jakichś krytycznych komentarzach, bo ja słyszę zewsząd samo dobro, które gdzieś tam was w jakiś sposób charakteryzuje. A z tym spotkałeś się z nieprzychylnymi komentarzami w związku ze swoją działalnością? To znaczy, to jeżeli o tym nie słyszysz, to może lepiej byłoby o tym po prostu nie mówić i to pominąć, no nie? Bo skoro jednak mówimy o tych dobrych aspektach, to się No cieszę, wydaje mi się, że każdy że aspekt jednak. dobra, że jeżeli ktoś chce pomagać, to już powinien być plus, nie? W tym czasie, w tym świecie, który po prostu pędzi tak do przodu i tak naprawdę często nie ogląda się na drugiego człowieka w ogóle. Więc. No też mi się tak wydaje, też myślę, że tak nam się wydaje, że przede wszystkim i na pierwszym miejscu powinien być człowiek i jakby chęć pomocy temu człowiekowi i chęć zwrócenia uwagi na to, że komuś może być trochę gorzej niż nam. I jakby faktycznie my też na pierwszym miejscu stawiamy człowieka i niezależnie od tego, czy jesteśmy w tym krytykowani, czy nie, no robimy swoje, idziemy do przodu, bo ten człowiek w tym wszystkim jest najważniejszy i nie da się zaprzeczyć, że w ciągu tego czasu, który jesteśmy na ulicy, a jesteśmy na ulicy w tym swoim działaniu takim, tym bezpośrednim, streetworkingowym od ponad roku, no to dużo dobra się zadziało, bo to jest sporo osób, które mogliśmy też usłyszeć w jakichś takich, powiedzmy, świadectwach podczas tej wigilii, gdzie oni faktycznie też wypowiadali się na temat tego,
co się w nich wydarzyło. Osoby, które wcześniej mieszkały na, mieszkały, no jak to się da w ten sposób powiedzieć, no mieszkały, koczowały na targowisku miejskim, śpiąc na palecie pod zadaszeniem w temperaturze minus 18 stopni. No w tej chwili takie osoby są na przykład w schronisku, nie? Znaczy w schronisku czy w noclegowni, korzystają z noclegowni, co oznacza też, że podjęły jakiś wysiłek i na przykład albo nie piją alkoholu, no albo zdecydowanie zmniejszyły dawki alkoholu zażywane w ciągu dnia. Koniec roku, bo rozmawiamy jeszcze w starym roku. Jak byś podsumował ten rok, jeżeli chodzi o Twoją działalność i o Twoje życie? No to był taki zwariowany rok. Co sobotę rzeczywiście, tak już planowo, co sobotę jesteśmy z pomocą pod wiaduktem i tam staramy się za każdym razem zaplanować jedzenie dla tych osób. To są setki, jak nie tysiące rozmów w trakcie tych spotkań, plus do tego jeszcze rozmowy w ciągu tygodnia, gdzie jak tylko pojawię się na mieście, to oczywiście zaraz się witamy gdzieś z osobami bezdomnymi i oni chcą też rozmawiać, oni chcą rozmawiać na temat swojego życia, swoich problemów, albo swoich drobnych sukcesów, bo czasem też te drobne sukcesy się pojawiają. To był dobry rok. Jakby każdy czas, w którym faktycznie udało się trochę dobra zrobić, to jest dobry rok i dobry czas. Więc jakby nie patrzę na te różne faktycznie gorsze kwestie, które się pojawiają, tylko myślę, że cały rok był dobry i trzeba go faktycznie ocenić jako pozytywny. A ten przyszły? Macie plany konkretne, zadania już na horyzoncie? Rozwijamy fundację, chcemy rozwinąć fundację. Mamy parę takich pomysłów, z którymi chcielibyśmy wyjść też do tych osób w kryzysie bezdomności, do osób ubogich. Ja tu ciągle podkreślam, że to nie są tylko osoby, które faktycznie żyją na ulicy, ale są to często osoby ubogie, które mają wybór pomiędzy zakupem lekarstwa, zapłaceniem za żywność albo zapłaceniem za mieszkanie, i czasem ten wybór powoduje, że one przychodzą do nas. Chcielibyśmy, no myślimy o takiej świetlicy, która by aktywizowała osoby w kryzysie bezdomności, która pozwalałaby im na zagospodarowanie czasu, bo tutaj się też często pojawia problem z tym, że osoby bezdomne w dużej ilości przebywają na dworcu w Cieszynie i to w jakiś sposób no, razi ludzi. W związku z tym chcielibyśmy znaleźć miejsce na taką świetlicę, w której mogliby spędzać czas i można by z nimi było pracować dodatkowo, czyli można by było jeszcze w jakiś sposób ich aktywizować, przygotowywać do życia trochę, do powrotu do takiej normalności, bo często oni nawet sami nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą wrócić do normalności, mogą pracować i że potrafią pracować, bo to też jest dość ciekawe, że osoba, która w jakiś sposób sobie planuje dzień, bo planuje sobie, że pójdzie i będzie w tym miejscu żebrać, a potem w tym miejscu będzie żebrać, no to ta osoba planuje sobie pracę w jakiś sposób, nie? I żeby ona to przelała i przełożyła na codzienność i na wejście w nową pracę, w jakąś pracę, którą no my sobie to wyobrażamy jako normalną pracę, tak? Czyli żeby weszła w te tryby zarabiania pieniędzy takie przyjęte ogólnie. Także to jest jeden z takich planów, tak? Chcielibyśmy takie miejsce otworzyć. Jeszcze kilka innych inicjatyw, jakichś takich się gdzieś tam urodzi, i chcielibyśmy iść do przodu. Chcielibyśmy też fajnie zagospodarować przestrzeń tam pod wiaduktem, tak żeby ona była bardziej przyjazna dla tych osób, które tam gdzieś się pojawiają. Ale cały czas też strefa wolności działa, oprócz działalności charytatywnej, że tak nazwę to To ogólnie. tak, też strefa wolności, czyli ścianka wspinaczkowa w Cieszynie. No działa już 12 lat. 12 lat już działa. Myślę, że zaraziliśmy trochę osób miłością do wspinaczki, bo poza tym, że miłością do siebie
czyli że kilka małżeństw gdzieś tam też się zawarło z osób przychodzących i trochę nowego pokolenia z tego powstało. To zarażamy też tą miłością do wspinaczki i faktycznie przez cały czas prowadzone są zajęcia sekcji wspinaczkowej. Teraz Strefa Wolności też od stycznia będzie już miała oficjalnie sekcję arm wrestlingu, czyli siłowania na rękę, którą prowadzi Maria Juroszek, nasza mistrzyni Polski, Europy i świata. Więc Strefa Wolności funkcjonuje i się rozwija ciągle. Ciągle gdzieś coś nowego proponujemy mieszkańcom Cieszyna. Super. Czego ci życzyć? Na zakończenie zapytam. Szczęścia, nie? Szczęścia i przede wszystkim szczęścia, bo ja to zawsze powtarzam, że na Tytaniku wszyscy byli zdrowi, a szczęścia chyba nie bardzo mieli. Więc ja myślę, że szczęścia, bo jak się ma szczęście, to szczęście to znaczy, że mamy wokół siebie odpowiednich ludzi. Dzieją się w naszym życiu odpowiednie rzeczy i wszystko idzie w tym kierunku, w którym iść powinno. To jest to szczęście. Także tego szczęścia życzę też Tobie i życzę wszystkim tak naprawdę, więc to Tak, to życzymy chyba Państwu najważniejsze. szczęścia i zdrowia i do zobaczenia w różnych działaniach. Janusz Mendera był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.